Jakim tatą jest Artur Żmijewski? Najlepszym tatą. Zawsze wspiera we wszystkim. Nieważne co robimy, to zawsze wspiera i daje nam jakby spełniać się w tym, w naszych zajawkach. I tak naprawdę daje nam żyć życiem takim, jakim chcemy. I to jest super. I to jest najważniejsze, myślę. Czy to było trochę tak, że pchał cię w tę stronę artystyczną, czy może wręcz odwrotnie? To jest wręcz odwrotnie. Jakby nigdy nie czułem presji takiej, że muszę iść w tą stronę. To po prostu naturalnie po jakimś czasie wyszło samo z siebie. No i też ja tego kompletnie nie planowałem, bo to było tak, że z roku na rok raz dostałem kamerę do ręki i po prostu się zakochałem w tym. I kompletnie przez przypadek, kompletnie się tego nie spodziewałem, tak po prostu samoistnie wyszło. A to, że się to tak złożyło, że z tatą akurat dzielimy tę podobną pasję i kierunek, to po prostu, nie wiem, przeznaczenie, można tak powiedzieć. Zajmujesz się postprodukcją filmową, tak się zdarza się dawać jakieś rady? Zdarza się, wielokrotnie. Jak montuję coś, czy mam jakiś projekt, to bardzo często podchodzę do taty i mu puszczam jakieś tam urywki i się pytam, czy coś by zmienił. Czasami jest tak, że nic nie ma do zmiany, czasami jest tak, że mówi, że to i to trzeba poprawić i nie może tak być. A czy dla twoich znajomych tata jest ojcem Mateuszem? Pojawiały się takie jakieś żarty? Pojawiały się takie żarty. Kiedyś na pewno bardziej. Jak byliśmy młodsi, ale zdarzają się takie komentarze i no co, śmieszne trochę, ale... Dystans jest też cechą, którą ma twój tata? Tak, z tym się zgodzę. Domyślam się, że przede wszystkim starasz się być na co dzień Wiktorem Żmijewskim, ale może dla niektórych czasem bywałeś albo bywasz synem tego znanego aktora. To pomaga, przeszkadza? Kurczę... Jeśli chodzi o moich najbliższe osoby i ludźmi, z którymi się bardziej zadaję, to raczej nie. Raczej jestem swoją jakby osobą. W szkole nie wiedzieli? No zawsze wiedzieli, ale ja jakby potrafili to odłączyć, myślę. Przynajmniej takie moje grono, z którym ja się zadawałem i moi najlepsi znajomi odróżniali jedno od drugiego. Mimo to, że no, czasami zdarzają się komentarze, ale to są bardziej takie po prostu dla żartu w dobrym środowisku. Czasami sobie sam też zażartuję z tego, to nie jest nic takiego strasznego. A nauczyciele nie wymagali od ciebie więcej? Nie, raczej. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Rzadko tak naprawdę pokazujecie się wspólnie z tatą w mediach, rzadko o sobie opowiadacie, a jednak dzisiaj się tutaj spotykamy. Jak to się udało? To się udało, że padła taka propozycja. Ja się o tym dowiedziałem ostatni, jako najmłodszy. I ja za bardzo nie pokazuję się przed kamerą, więc ja trochę... Na początku byłem sceptyczny i powiedziałem, że nie, ale zostałem przegłosowany przez rodzeństwo i no, tak jesteśmy wyszło. Po kilku zdjęciach. Fajna pamiątka? Super pamiątka. Teraz jestem pewien, że z perspektywy czasu dobrze, że powiedziałam tak, a nie i się zgodziłem i zostałem przegłosowany. Jak jest u was w rodzinie? Tato czy Artur? Tato, zdecydowanie. Ale nie dlatego, żeby tworzyć dystans, tak mi się wydaje, tylko zawsze tak było od dziecka tato i trudno się przestawić. Mi się w ten sposób podoba. Od niedawna też pracujemy wspólnie na scenie z tatą właśnie i śmiesznie się czuję z tym, że czasami mówię do innych członków zespołu: Artur coś tam powiedział albo tak uważa. Mhm. Nad czym razem pracujecie? Jak się pracuje z tatą? Raczej jesteśmy w moim świecie, bo jestem muzykiem, chociaż wiem, że tata też od młodych lat śpiewał na początku, zanim trafił do teatru na dobre i do filmu potem. Także pracujemy nad takim jednym poematem jazzowym, gdzie ja śpiewam, tata trochę też śpiewa, jest narratorem, a teraz wspólnie zaczynamy projekt również z moją partnerką Shandy, piosenki Coena.
i z innymi członkami zespołu właśnie. I tata główną rolę tutaj gra i śpiewa, my tak akompaniujemy i dośpiewujemy trochę. Domyślam się, że starasz się, żeby być w swoim życiu po prostu Ewą, ale czy były takie sytuacje, kiedy byłaś postrzegana jako po prostu córka tego znanego aktora? Nie ukrywam, że tak jest. I często nawet teraz od wielu lat mam duet Shandy and Ewa, muzyczny projekt, który tak staram się rozpowszechniać. I często jest tak, że nawet jeżeli udzielałyśmy wywiadu razem z Shandy a propos na przykład nowego singla czy nowo wydanej płyty, to później kolejne portale brały na przykład kawałki tego wywiadu i dawały nagłówki córka Artura Żmiewskiego z partnerką. I w ogóle o tej muzyce naszej to było na końcu. Ostatni temat, najmniej ważny tak naprawdę. I to jest ciężkie, nie ukrywam. No właśnie, bo czy to denerwuje, czy z czasem myślisz sobie, że może takie są zasady tej gry, a ja muszę robić swoje? Wiem, że są takie zasady tej gry i rozumiem to. I staram się robić swoje od wielu lat. No taka jest odpowiedź na to pytanie właściwie. Nie ukrywam, że to nie jest łatwe, ale tak po prostu jest. A tata umie w emocje? Tak. Co to znaczy? To oznacza, że potrafi się wzruszyć, już to widziałam. Potrafi mieć łezkę w oku i się tego nie wstydzi. Uważam, że to jest bardzo ważne. Mhm. Oczywiście, że nie znam prywatnie Artura Żmijewskiego, ale jeżeli spędziliśmy z Wami kilka godzin, bądź przeczytałem z nim kilka wywiadów, to wydaje mi się osobą bardzo miłą, życzliwą, ciepłą, akceptującą i empatyczną. A jednak powiedziałaś kiedyś, że męczyły mnie rozterki związane z moim coming outem. Dlaczego? Myślę, że to każda osoba ze społeczności przeżywa w pewnym momencie i zastanawia się, jak bliscy na to zareagują. Bo porozmawiałaś też z mamą, a nie z tatą najpierw, prawda? To prawda, ale to było... to nie była moja decyzja, tylko szczerze mówiąc, moja mama po prostu, będąca taką osobą, co chce zawsze o wszystkim pogadać natychmiast, bez nawet żadnego czekania, postawiła mnie pod ścianą, to taka jest prawda. Mimo tego, że oczywiście zbierałam się do tego, żeby im powiedzieć. Także szczerze, to tylko dlatego, ale oczywiście obydwoje rodziców przyjęło to zdecydowanie lepiej niż może sobie myślałam i wyolbrzymiałam tę sprawę, ale myślę, że to jest trudne po prostu i wolałabym, żeby nie było żadnego coming outu, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma prawo do swojej prywatności, do swoich uczuć, po prostu możemy kochać kogo chcemy, prawda? I wszyscy jesteśmy tacy sami i moim zdaniem w momencie, kiedy przestanie to być wielkie halo i coming out przestanie być jakąś taką sprawą, o której się rozmawia, to wtedy to będzie normalne. Mhm. Za co mogłabyś tacie podziękować? Za wsparcie, o tym już rozmawialiśmy. Uważam, że to wsparcie zawsze miałam i jestem bardzo wdzięczna. Za wiarę we mnie też, bo zawsze dawał mi taką nadzieję i dobrą radę i to, że będzie lepiej, jak coś tam nie wychodziło. I tak, także na pewno to. Chyba dobrym teamem też jesteście, jak tak nas patrzę. Tak, myślę, że tak. Myślę, że też takie ciepło ogólne, bo jesteśmy sobie bliscy i z moimi braćmi również, i z mamą, i z tatą. I wiem, że zawsze mogę na nich liczyć po prostu i wrócić do domu i pogadać i być. I to wystarcza, żeby się poczuć lepiej. Jakim tatą jest Artur Żmijewski? Jakim tatą jest Artur Żmijewski? Artur Żmijewski jest zwykłym, najnormalniejszym w świecie tatą i myślę, że to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że pomimo tego, jaką ma pracę, to nigdy nie byliśmy jakoś przesiąknięci tym, bo tata nigdy starał się nie zabierać swojej pracy do domu i zawsze nas wspierał w czymkolwiek byśmy siebie nie widzieli. Jest super tatą, po prostu. Czy dzisiaj to jest taki rodzaj relacji, że tata jednak jest tatą, czy czasem to jest ten ziomek, przyjaciel, do którego wykręca teraz, się numer telefonu? Teraz ta relacja jest zdecydowanie bardziej ziomalska. Już teraz, jak jesteśmy trochę starsi, więc ta relacja jest z dystansem zdecydowanie. No ja do taty dzwonię często.
tata mi doradza w wielu różnych aspektach życia. Tak. A rozumie twój świat? Tak, na początku zdecydowanie to było jakby ciężkie do zrozumienia, bo no, nie słucha takiej muzyki chociażby jak ja robię, jak ja produkuję na co dzień, natomiast z czasem zaczął się do tego przekonywać i ja teraz bardzo często sięgam po opinię. Aha. Właśnie u taty, jak tacie się podoba, to dla mnie jest zawsze bardzo, bardzo cenne i super. A czy czułeś się czasem, bądź czujesz się czasem, jednak bardziej synem tego znanego aktora niż Karolem Żmijewskim? Znaczy, wiadomo, zdarzały się takie sytuacje także, że jak moi znajomi się dowiadywali o tym, że mój tata to jest Artur Żmijewski, no to był taki moment szoku rzeczywiście i że jakby się dopytywali, chcieli tym rozmawiać, ale tak jak ja mówiłem, tata nigdy nie wprowadzał tej takiej atmosfery i nigdy nie wprowadzał pracy do domu. To było zawsze gdzieś obok, a dla nas był po prostu w takim życiu codziennym tatą. I wiadomo, że dla niektórych ludzi było to szokiem, jak się dowiadywali, ale po pewnym czasie, no jak już moi przyjaciele są do tego przyzwyczajeni i raczej ja się obracam w... Mam mały krąg znajomych po prostu, którzy już wiedzą, więc jakoś tego nie odczuwam za mocno. Mhm. Czy pamiętasz takie sytuacje, przy których obecność twojego taty była dla ciebie ogromnym wsparciem? Tata, pamiętam, był na koncercie moim, na koncercie, który miałem okazję grać z O Co Chodzi w Katowicach jako DJ i to było dla mnie super doświadczenie i dla moich rodziców zresztą też, bo oni nigdy nie byli na takim koncercie hip-hopowym, także to jest zupełnie, zupełnie inny vibe i inne uczucie i no było to dla mnie mega uczucie, że mogli to po prostu zobaczyć i potem moja mama nagrała cały koncert w ogóle na telefon, wszystko i trzeba pokazać rodzinie. Tak i potem po koncercie no wszyscy mówili, że mega super i że się w ogóle nie spodziewali takiej energii, takiego doświadczenia, także no ja się cieszyłem bardzo, że mogłem im pokazać trochę tego swojego świata i cieszyłem się, że oni też tak to odebrali. Aha. Myślę, że ten swój świat wyrażasz też swoją zewnętrznością. Czy tata zawsze uważał za cool tatuaże pomalowane paznokcie i kolczyki? Inaczej, nigdy nie usłyszałem sprzeciwu, tak? Że w sensie, no wiadomo, że niektóre tatuaże mogą mu się mniej bądź bardziej podobać. Które mniej? Dlaczego? Powiem tak, pierwsze była na pewno najmocniejsza reakcja. Potem no już za drugi, trzeci, czwarty, jak sobie zacząłem robić, no to wiadomo, że się przyzwyczaił. Natomiast nigdy absolutnie nie było tak, że miałem z tego powodu jakieś nieprzyjemne konsekwencje. Moi rodzice są bardzo otwarci i bardzo w porządku ze wszystkim. Dają jakby żyć nam swoim życiem i są, tak jak mówiłem, bardziej wspierający niż... No, bardziej oceniający. Tak, zdecydowanie.